Dobre zawody, przyznać trzeba. I wynik piękny. Dobre zawody z obydwu stron. Na pewno to był kolejny mecz, który mógł się podobać. Goczałkowice, drugi zespół Goczałkowic przyjechał zmotywowany, chciał nam utrzeć nosa, ale to też nie było tak, że nas gdzieś tam kopali, czy gdzieś tam przykrzali nam życie, chcieli grać w piłkę. Cieszę się, że te mecze na poziomie kręgówki tak wyglądają, bo to ostatni mecz z Przyną czy z Łąką, które wygraliśmy, ale to były naprawdę mecze, na które można było oko zawiesić. Można było odnieść wrażenie w pierwszej części, mniej więcej od 20 minuty tego fragmentu spotkania, że tracicie kontrolę nad zawodami. Tak, mieliśmy 2-0. Myślę, że też i w jedną stronę, i w drugą to poszło. Oni też musieli trochę zagrać trochę odważniej, a w piłkę grać potrafią. My trochę cofnęliśmy się, świadomie bądź nie, do tyłu, więc był taki gorszy moment, gorszy fragment tego meczu, w którym straciliśmy bramkę, mogliśmy stracić, ale też mieliśmy swoje okazje, w których mogliśmy ten wynik pogłębić. No, była taka faza meczu słabsza dla nas, nie takie zespoły jak my gdzieś mają przestoje. My ten przestój mieliśmy, straciliśmy bramkę na 2-1 niepotrzebnie, mogliśmy jej uniknąć. Ale suma summarum myślę, że dobrze wyszło, bo to był naprawdę dobry piłkarski mecz. Mówimy o przestojach, a tymczasem w lidze się nie zatrzymujecie. No co mam powiedzieć, no cieszymy się, do każdego meczu podchodzimy ciut inaczej, mamy lepsze, gorsze momenty. I ostatni był mecz bardzo słaby w naszym wykonaniu, tak jak mówię, dostosowaliśmy się do przeciwnika. Tutaj zagraliśmy również bardzo dobrze, no tak jak mówię, no i podkreślałem, znaczy podsumowując całość, wygląda to okazale, ale no, ta liga jest jeszcze długa i tam każdy mecz traktujemy osobno i w każdym meczu chcemy gdzieś udowadniać swoją wartość. A czy niedzielne zawody w Lidze Okręgowej możemy traktować jako takie swoiste preludium do sobotniego wydarzenia w trzeciej lidze, kiedy to rekordziści podejmą pierwszy zespół LKS-u Goczałkowice-Zdrój? No byłoby pięknie, jakby i ta gra się zgadzała i wynik przede wszystkim, bo to jest najważniejsze. Liczę, że tacy trochę podrażnieni po tej porażce w lidze widzimy na Goczałowie, które nam leżą. My trochę przetarliśmy szlaki, liczę, że oczywiście lidze to pociągniemy i równie okazale wygramy. Najważniejsze, żebyśmy wygrali, czy równie okazale to już jest mniej ważne. Trudne zderzenie z Ligą Okręgową, pierwsza porażka i to w tak dość prestiżowym starciu. Tak. No, kiedyś musiała przyjść pierwsza porażka. Dawno nie przegraliśmy w lidze. Bardzo dawno. Myślę, że rekord to jest jedna z lepszych drużyn w tej lidze. Poznajemy tą ligę. Ja nie znam drużyn. Nie wiem, co mnie czeka. Sądząc po wynikach, to z całym, nie wiem, dołem, słabszymi drużynami graliśmy. Przyszła pora na drużynę, na tą ligę klasową i wykorzystali wszystkie nasze błędy. Czy i w jakim stopniu na końcowym rezultacie mogły zaważyć liczebne osłabienie drużyny? No, przy stracie już naszego stopera w 10 to już było ciężko. Przy stracie drugiego zawodnika to sytuacja już była beznadziejna. Miałeś swój plan na drugą część spotkania. Przy stanie 1-2 w 46 minucie spotkania dokonałeś dwóch zmian, a tymczasem gong w postaci gola na 1-3. No tak, mieliśmy swój plan na ten mecz od początku. Przespaliśmy pierwsze minuty meczu i przespaliśmy początek drugiej połowy i to na pewno takie błędy nie wybaczają w takim meczu. W które miejsce celuje na koniec rundy jesiennej drużyna rezerw LKS-u Goczałkowice-Zdrój? Powiem na końcu rundy, no my gramy w każdym meczu o 3 punkty i tutaj jest plan jasny i klarowny. No zatem realizacji życzymy. Dzięki. Meczami w dwójce nadrabiamy nad utracony kontuzjami czas. Tak jest, na pewno jest to super opcja na powrót po kontuzji przy trenerze Rudzkim, przy dobrych zespołach, które są w okręgówce. Nie da się ukryć, optymalna forma odjechała przez ten czas. Świadkami byliśmy na przykład w pucharowym spotkaniu w Czechowicach. Tak się zdarza. Nie zwieszam głowy, chcę iść ciągle do przodu. Życie takie jest, myślę, że powoli, małymi kroczkami dojdę do wcześniejszej formy. No ładne mi małe kroczki, skoro z przytupem wszedłeś do drugiego zespołu po przerwie, meldując się między innymi efektownym golem. To gol na pewno cieszy. Jedna bramka, której nie musiało być. Też mamy to z tyłu głowy. Aczkolwiek dziękuję bardzo i też jestem z siebie zadowolony. Powodzenia zatem w następnych spotkaniach. Dziękujemy bardzo.